Lekcja z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, przyobleczcie się wtedy jako wybrani Boże, święci i miłowani, wewnętrzności, miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość. Jedni drogich, drugich znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu, jako i Pan odpuścił wam, tak i wy. A nadto wszystko miejcie miłości, która jest związką doskonałości. A pokój Chrystusowy niech przewyższa w sercach waszych, ku któremu też wezwani jesteście w jednym ciele, a wdzięczni bądźcie. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie z wszelaką mądrością, nauczając i sami siebie, napominając przez psalmy i pieśni i śpiewania duchowne, w łasce śpiewając w sercach waszych Bogu. Wszystko cokolwiek czyńcie w słowie albo w uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu i Ojcu przez. Z Ewangelii według świętego Łukasza. A gdy Jezus już był we dwunastu leciech, gdy oni wstąpili do Jeruzalem, wedle zwyczaju dnia świętego, a skończywszy dni, gdy się wracali, zostało dziecię Jezus w Jeruzalem, a nie obaczyli rodzice Jego. A mniemając, że On był w towarzystwie, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. A nie znalazłszy, wrócili się do Jeruzalem, szukając Go, i stało się po trzech dniach. Znaleźli Go w kościele, siedzącego w pośrodku doktorów, a On słucha i pyta ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy Go słuchali, rozumowi i odpowiedziom Jego. A ujrzawszy, zdziwili się i rzekła do Niego matka Jego: Synu, cóżeś nam tak uczynił? Oto Ojciec Twój i ja żałośnie szukaliśmy Cię. I rzekł do nich: cóż jest, żeście mnie szukali? Nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba, żebym był? A oni nie zrozumieli słowa, którym mówił, i stąpił z nimi i przyszedł do Nazaret, a był im poddany. A matka jego wszystkie te słowa zachowała w sercu swym. A Jezus się pomnażał w mądrości i w leciech, i w łasce w Boga, u Boga i u ludzi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłowani w Panu Jezusie, dzisiaj jest święto świętej rodziny. W to święto chcemy czcić wszystkie osoby, które składały się na świętą rodzinę i przede wszystkim Pana Jezusa, ponieważ On narodził się na tym świecie z Najświętszej Marii Panny i On był taką zasadą konstytuującą rodzinę. Ponieważ Bogu Ojcu spodobało się odkupić świat przez swojego Syna, dlatego potrzebował takich optymalnych warunków, w których Pan Jezus miał się narodzić. Z Najświętszej Marii Panny, niepokalnie poczętej, jako tej, która była najbardziej takim optymalnym, by tak rzec, rozwiązaniem jako matka, ponieważ nie było w niej żadnego grzechu, a Pan Jezus był najświętszy. Również święty Józef ze swoją największą z możliwych czystości był również takim wzorem, który mógł gwarantować, by tak rzec, Panu Bogu najlepszą możliwą opiekę dla Pana Jezusa, to, żeby miał się opiekować i Najświętszym Panem, i również Panem Jezusem, być dla Niego wzorcem, jak być prawdziwym mężczyzną. Ta Najświętsza Rodzina była czczona w naszej świętej religii rzymskokatolickiej od zawsze, natomiast ostatnie kilka wieków to był czas wzmożonej, szczególnej aktywności na polu czczenia Pana Jezusa i Matki Bożej i świętego Józefa, jako właśnie świętej rodziny. Papież Leon XIII w 1892 roku napisał dokument, wydał dokument papieski, w którym chwalił nabożeństwo do Najświętszej Rodziny, a papież Benedykt XV nieco ponad 100 lat temu, już po pierwszej wojnie światowej, ustanowił to święto po to, by uczynić zadość prośbom wielu episkopatom i ludom katolickim wiernym z krajów takich jak Belgia, Francja, Włochy czy Kanada. Ojciec Święty Benedykt XV miał tutaj też szczególną intencję, by ludzie katolicy wzorowali się na Najświętszej Rodzinie, by ten ideał był wysoko wzniesiony, zwłaszcza, że już
w okresie mniej więcej po I wojnie światowej, czy od, w zasadzie od 1917 roku, coraz więcej ideał rodziny, rodziny chrześcijańskiej był atakowany. Działo się tak dlatego, że w Rosji wybuchła rewolucja bolszewicka, międzynarodowy komunizm zagnieździł się tam i na gruzach chrześcijaństwa propagowano najgorsze nawet bezeceństwa, aborcje, była delegalizacja homoseksualizmu i też również zalegalizowano rozwody. Podobnie było w wielu krajach Europy Zachodniej, Środkowej, gdzie w wyniku I wojny światowej różnych wydarzeń historycznych, takich jak obalenie monarchii, zwłaszcza monarchii katolickich, jak austro-węgierska, która nie była doskonała, ale przynajmniej w warstwie formalnej, legislacyjnej wspierała publiczną katolicką moralność. To powodowało wybuch ogromnej niemoralności i taki celowy na pewno atak na rodzinę, celowe działanie sił rewolucyjnych, socjalistycznych i innych, które chciały obalić nie tylko religię katolicką, ale też to, na czym się ona, te instytucje, na których ona się opierała, czyli instytucje rodziny chrześcijańskie, z której te rodziny później wychodziły różne powołania. I Ojciec Święty Benedykt XV, mając pełną świadomość tego, co się dzieje, ustanowił to święto. Benedykt XV został papieżem w roku 1914, na samym początku I wojny światowej. Był tym papieżem, który wspierał wysiłki pokojowe, by przerwać tę krwawą rzeź, jaką była I wojna światowa, która była inspirowana zapewne przez różne ciemne organizacje tajne, które chciały w wywrotowy sposób opalić porządek chrześcijański, czy jakikolwiek naturalny w Europie. I Benedykt XV próbował przeciwdziałać temu wszystkiemu. Niestety nie zdołał on obronić na przykład Sodalicium Pianum, czyli Sodalicji Świętego Piusa V, którą założył prałat Benini za pontyfikatu Świętego Piusa X, która miała tropić tajne spiski modernistów i innych wywrotowych sił we wnętrzu Kościoła. Można by zarzucić ewentualnie papieżowi, że był zbyt miękki, jak to robią niektórzy integralni katolicy. Może też na usprawiedliwienie papieża należy powiedzieć to, że w tym czasie nie miał on już oparcia za bardzo w siłach katolickich, w państwach katolickich i był skazany na pewne meandrowanie wśród różnych politycznych sił, które wymuszały często szantażem na nim różne w efekcie chyba niekorzystne dla Kościoła decyzje natury bardziej politycznej, czy też wewnątrzkościelnej, jak likwidacja Sodalicium Pianum, Sodalicji Świętego Piusa V. Prałat Benini, który założył Sodalicję Świętego Piusa V, nie poddał się, próbował dalej walczyć z wolnomularstwem, ale robił to być może w niefortunny sposób, ponieważ wstąpił on po prostu w szeregi Narodowej Partii Faszystowskiej we Włoszech, łudząc się, że w ten sposób powstrzyma działalność sił wolnomularskich, wywrotowych i socjalistycznych, co było pewną naiwnością. Benedykt XV zresztą, chociaż rozwiązał Sodalicję Świętego Piusa V, to podtrzymał wszystkie zarządzenia swojego poprzednika, Świętego Piusa X, które miały jako cel, stawiały sobie za cel zwalczanie modernizmu. To trzeba powiedzieć, że ten papież, nawet jeśli założymy, że był chwiejny i może nie tak konsekwentny w antymodernistycznych działaniach papież Sarto, Święty Pius X, to jednak co do zasady kontynuował tę politykę antymodernistyczną, którą Święty Pius X z takim wielkim zaangażowaniem prowadził. Wiemy, że nie do końca skutecznie, bo siły wywrotowe były dobrze już zagnieżdżone we wnętrzu Kościoła już w czasie pontyfikatu Świętego Piusa X. Niemniej jednak Benedykt XV był tym papieżem, który dał nam wiele wspaniałych encyklik, dał nam wiele wspaniałych kanonizacji też w swoim święty, poprzez kanonizację jak świętą Joannę d'Arc i świętą Małgorzatę Marię Alacoque. Co ciekawe, na kanonizacji świętej Joanny d'Arc w roku pańskim 1920 w maju
drugą po francuskiej najliczniejszą delegacją była ta z Polski. Wynikało to z ówczesnego sojuszu polsko-francuskiego, który miał za zadanie, był to sojusz antybolszewicki. Francja obok Węgier była tym krajem, który najbardziej wspomagał Polskę, czy to materiałowo, czy w sposób jeszcze bardziej dyplomatyczny przeciwko wtedy bolszewickiej jeszcze Rosji, Związek Radziecki jeszcze nie był powstał. I dzięki temu między innymi poprzez to Rzeczpospolita Polska czuła się zobligowana, by uświetnić licznym orszakiem kanonizację świętej Joanny d'Arc, co było takim akurat dobrym katolickim tłem dla ówczesnego sojuszu polsko-francuskiego. Pomoc materiałowa w wojnie z bolszewicką Rosją była niestety ograniczona poprzez to, że Niemcy blokowały dostęp do, na ile mogły, francuskim statkom. To po prostu nie było wtedy jeszcze Gdyni, był Gdańsk. I w ten sposób pomoc materiałowa, wojskowa dla polskiej strony Francji była ograniczana przez Rzeszę Niemiecką, przez Niemcy po prostu, co mocno ograniczyły nasze zdolności obronne w wojnie obronnej roku pańskiego 1920. Benedykt XV był tym papieżem, który jeszcze w czasie trwania I wojny światowej poparł wysiłki Polski o to, by Rzeczpospolitą odrodzić, o wysiłki Polaków, jeszcze by Rzeczpospolitą Polską odrodzić, skłaniając się ku idei restytucji niepodległego państwa polskiego. Tak więc mamy być wdzięczni Benedyktowi XV, Ojcu Świętemu Benedyktowi XV za to wielkie serce, które miał dla nas Polaków, za to, że również ustanowił nam dzisiejsze święto świętej rodziny. Nasz naród, jako naród katolicki, można powiedzieć, jest rodziną rodzin i jeżeli najświętsza rodzina jest, powinna patronować każdej polskiej katolickiej rodzinie, to powinna również całej Rzeczypospolitej patronować, jako że wszystkie nasze ideały narodowe powinny skupiać się na tym, by nasze bytowanie państwowe, społeczne, gospodarcze było właśnie takie jak w domku nazaretańskim, gdzie święty Józef, będąc głową rodziny, wypełniał swoje obowiązki jak należy, był obowiązkowy, był sprawiedliwy, był też stróżem dziewic i tym, który w pocie czoła zarabiał za własne pieniądze, z własnym wysiłkiem zarabiał na utrzymanie rodziny, uczył, czym jest ciężka, znojna praca, czym jest miłość do małżonki. I również Najświętsza Maria Panna była wzorem prawdziwej chrześcijańskiej matki poprzez ducha modlitwy, swoją niezwykłą skromność i czystość, gospodarność. I również Pan Jezus jako dzieciątko i później odznaczał się nadzwyczajną miłością do swoich rodziców, do swojej matki, do Boga Rodzicy Najświętszej Marii Panny, jak i do swojego żywiciela przybranego Ojca, świętego Józefa. Był też tym, który był też dla nas przykładem tego, jak wzrastać w cnotach, jak wzrastać prawdziwie w miłości, w mądrości, jak to mówi o nim dzisiejsza Ewangelia. Rozważajmy te wszystkie tajemnice, które konstytuowały Najświętszą Rodzinę, te wszystkie relacje pomiędzy Matką Bożą, świętym Józefem i ich dzieciątkiem Jezu. Postarajmy się również, zwłaszcza teraz, gdy mamy oktawę Trzech Króli, Święta Objawienia Pańskiego, by być prawdziwymi adoratorami, wielbicielami Dzieciątka Jezus i by wpatrując się w Najświętsze Oblicze Dzieciątka Jezus uzyskiwać wszelkie łaski dla nas i dla całej naszej znękanej Ojczyzny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Najświętsza Maria Panno Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Mikołaju, módl się za nami.